dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Boom, headshot, toną robali. Moi żołnierze kosmosu nigdy się ich nie bali. Patryk Rojorajewski, Roy Playing Games, moi drodzy. Long shortcik z czegoś, co zwali was po prostu z nóg. Earth Defense Force 4.1 The Shadow of New Despair. Moi drodzy, odpaliłem sobie tą gierkę, stwierdziłem, co to jest w ogóle, o co chodzi? Pograłem trochę i stwierdziłem, że gra w swoich założeniach po prostu stricte zajebiście arkadowych jest po prostu mega, jeśli tylko przymkniemy oko na pewną schematykę, grafikę niespecjalnie najwyższych lotów. Oj, moi drodzy, to jest całkowity odmurzacz, ale taki w 100%. Myślałem, że zawsze gry typu RPG, czyli Action RPG są w tym segmencie najlepsze. Moi drodzy, mamy 4 klasy postaci. Ja wam zaprezentuję 2 klasy. Rangera i Fencera. Zaraz zobaczycie dlaczego. Każdy, powiedzmy, dysponuje innym uzbrojeniem, innym, powiedzmy, charakterem poruszania się. Dobra, weźmy sobie tak. Niespecjalnie. Weźmiemy sobie to. Tu weźmiemy sobie... No, to ma swój klimacik. Nie powiem, że nie. Ale... Weźmy sobie klasyczną. Na razie takie klasyczne podstawowe uzbrojenie. Mamy wyrzutnie, rakiet, wyrzutnie pocisków, snajperki, strzelby, karabiny, granaty. Tego jest całkiem sporo. Start mission. I teraz wybierzemy sobie misję. Która to była, moi drodzy? To był chyba takedown. Normal. Moi drodzy, banalne sterowanie, zaraz zrozumiecie, o co mi chodzi. Ja generalnie ubóstwiam gry typu, gdzie przeciwników jest po prostu mnóstwo. Perspektywa TPP, mamy żołnierze, proste komendy, ale to można jak najbardziej olać w tym wszystkim. Zaraz się przekonacie. Radar pokazuje, że zaraz będzie się działo niemało. Bestiariusz jest interesujący. Póki co na dzień dobry gigantyczne mrówki. Tego jest mnóstwo! Co tu się dzieje? Spokojnie, to jeszcze nie jest duże stado. Miłość do napieprzania w robale rozpoczęła się od genialnego filmu Żołnierze Kosmosu. Tutaj mamy to w wydaniu nieprawdopodobnie satysfakcjonującym. Na ile elementów się one rozpadają? Jak strzelam gdzieś w okna, wypadają szyby. Tony łusek, patrzcie, podskoczę, strzelam, ile ich opada na ziemię. Coś pięknego. Idziesz, napierdalasz, nic więcej. Ot, cała gra. Oczywiście system progresji występuje jak najbardziej. Ale tylko w odniesieniu do naszego uzbrojenia. Patrzcie na mapę. Dobra, weźmy sobie wyrzutnie rakiet. Yep. Oh fuck. Chodzą absolutnie wszędzie, jest ich mnóstwo. Relatywnie prości do pokonania. I to tak wciąga, jak najlepsze chipsy na gastro. Strzelby jako masakrę robią. O rady. 200 pocisków w karabinie.
szturmowym. Tutaj realizm nie istnieje, ale to myślę, że widać to już od pierwszych sekund zasadniczej rozgrywki. Dobra, weźmy coś grubszego. Możemy, chcemy rozwalić budynek? Nie ma problemów. Proszę bardzo. System zniszczeń jest lepszy niż w Battlefieldzie. Yeah. Proszę bardzo. Nie wiem, czy w tej misji uda się to rozwalić. Byłoby mega. Zaraz się przekonamy. Tak! Jebuj! I wszystko spada. Czyściusieńki rozpierdol. Czyściusieńki. Krystalicznie czysty. Te łuski. Gra dla Roya. Ale zaraz pokażę wam inną klasę postaci. To jest gruba sprawa. Ajajaj, w osłonę poszło. No, dzień niepodległości prawie, tylko że z robalami. Oczywiście bestiariusz jest bardziej rozbudowany. Świetne są pająki, które kładą taką charakterystyczną sieć, którą niełatwo jest pokonać. Zbieramy oczywiście pancerzysko, życie. Amunicja jest nieskończona, prawidłowo. Pojemność magazynka do zaakceptowania. Idealna gra chyba pod kooperację. Muszę Izaka na to namówić, bo hit hitu. Dajesz, dajesz, dajesz? Jest, weszło! Jak spadają, nie? Jak to wygląda idiotycznie. No, robi wrażenie. Murowany fan. Jest to również bardzo zaawansowany i realistyczny symulator pola walki. Prawie arma. O, matuniu. Dobra. Dobra. Kurde, nie, co nie ma przejścia. Sam sobie zrobię przejście. Zdecydowanie lepiej. Royson! Prawie słod. Aj. Nie będzie łatwo. Wycelować to nie jest prosta sprawa. Ajajaj. Zrobię sobie wylot. Dobra. Aj, jeszcze nie teraz.
Gdzie jest to gówno? Otwórz się wreszcie. Jest! Poszło. Pięknie, wszystko można rozwalić. Co tam chcecie? O. Jeszcze zostało kilku. Siul. Pięknie. Co się ukrywasz za budynkiem? Po co ci budynek? Trzeba dobić. Woohoo! No gra urywa dupę. No gdzie się skryłeś? A tutaj widzę cię. Dziękuję, do widzenia. Ravagers battle machines are coming ashore. They are bipedal robots that we call Hectors. It is a terrifying enemy. We can't let it come on land. Dispatch units to the shore and meet them with fire. What are you fighting for? O, misji jest mnóstwo. Wytyczne są bardzo podobne do siebie. Zgadnijcie jakie. Moi drodzy, zagrajmy sobie jeszcze tą klasą, tylko że teraz tak. Weźmiemy sobie serdecznego shotguna i multi-launch rocket. Kurde, advice. Jest dobrze. Start mission. Chyba to było to. Miało to swój urok. A potem zagramy sobie taką bardzo interesującą klasą postaci, która może mieć dwa minigany i ciężki pancerz. I wypuchającą lancę z potężną tarczą. Rozo, dlaczego nie grasz tą postacią? No bo właśnie nie jest prosta w sterowaniu. Odrzut jest masakryczny. Lewo, prawo, góra, dół w ogóle i trzeba myszką naprawdę nieziemsko manewrować. Strasznie powolna, mało mobilna w ogóle jest ta postać. No ale okej. Okay. Teraz zagramy sobie tą samą klasą, co przed chwilą, tylko że w innym systemie, jeśli chodzi o uzbrojenie, moi drodzy, co ty ładujesz? Te wszystkie robaki. No teraz właśnie z robaków nie będzie za dużo, będą takie śmieszne mechy. No. Jesteśmy. Oh yeah. Weźmy sobie to. A, to chyba nie działa na latające. No dobra. Nie wiem, czy wybrałem do końca najlepszą pukawkę, ale z bliska powinniśmy dać sobie radę. O, matuniu. O. No to odpalamy. Jest to mega celne, ale efekt robi całkiem nie najgorszy. Jest też fajna akcja z nalotem bombowym. Zaraz wam pokażę. Poszło.
nie no. Tu mi pomagają czołgi, chyba, czy coś z nich zostało. Ło! Dobra, tym się zajmijmy. Co? Chora gierka po prostu. To doskonale chora gierka. Dobrze, leży. Ale to nie koniec. Nadchodzą nowi. No tak średnio. No tak, uzbrojenie nie do końca mi się tutaj super przydaje, ale chciałem po prostu zaprezentować coś nowego. Nie, tu nie ma opcji. No, Rock, Rojo. Snajperska strzelba, tak? Nie. Możemy oznaczać jakieś cele. No, zrzucać temat. No kochani, czas apokalipsy. No, ale to jeszcze nie jest wszystko. Tutaj czołgi nas wspierają. Mega zabawa wam powiem, naprawdę no. Prosta, banalna. Gdzie są nasze bombery? O tak, zdecydowanie lepiej. Zrzucają! Fuck! O matuniu! Ktoś jeszcze odpalał? Mam taką nadzieję. Dobra, berwam. Jeszcze jeden. No i koniec. Ło, matuniu. Każda misja trwa na maksymalnie 15 minut, w zależności od stylu naszej gry i wyszukanej strategii. Ojejku, dobra, pokażę wam tą obiecaną klasę postaci, może w odniesieniu do teraz pająku, bo to też jest, kurde, to też są baszkary godne prezentacji, powiem wam szczerze. Dobra, niech będzie teraz klasa Fencer. Gatling, Deflection i Blast Hole Spear. To wygląda dobrze, słuchajcie, czarno-czerwony, bo sobie tutaj wszystko
dostosowałem. Wbierzmy sobie teraz misję. Może z niecnymi pająkami, dokładnie. Beach Fear. To będzie dobre. Moi drodzy, poważna sprawa, pająki. Się tak fajnie w to po prostu strzela, no, mnóstwo tych i zawsze jest to w odniesieniu do jakichś gier typu Tower Defense albo jakieś fale, no takie typowe, nie? No tutaj optymalizacja świetna. Gra nie stara się być jakimś tam mega ambitnym dziełem, ale doskonale sprawdza się w swoim pierwotnym założeniu, czyli dawać fan i to na szeroką skalę. Dobra, to my. Moi drodzy, dwa minigany. Mamy małego jetpacka w tym wszystkim. I zaraz odpalimy temat. No to 3, 4. Ła, się tym kurde! Rojo, celność jest dla frajerów, liczy się pojemność magazynka! Ajajajaj! To jest, z tym się po prostu nie da sterować, ale efekt jest genialny. Ładowanie. Dobra, przeładowane, przeładowane. Jak z jednym jeszcze to spoko, jak już dwa wchodzą. O, ale daliśmy radę. Kryć się! Aj, jak ja muszę maszować tą wyszką. No jak mechy w trzecim Matrixie, no. Mechy, no. Dobra, weźmy sobie tarcza. Jeb. Wybuchowa lanca, no nie wiem jak to nazwać. Wszystko wybucha. Oczywiście ma to ograniczony zasięg. Tarcza. Dobra. Dobra, idziemy. Rojo, dwa minigany. I plecak amunicji idę, no. Dobra. Okej, są mi pająki. Ajajaj, kto mnie wciąga? Ten mnie wciąga, dobra. Poszło. Jeszcze ten. Jeb te wszystkie ciężarówki. Ło. Dobra, ładuj, ładuj, ładuj to. Dobrze. Rozwalmy wszystko. Drzewa, samochody, ciężarówki. Coś pięknego. Nieopisana rozkosz. Dobra. Do widzenia. Normalnie żołnierzem to się wali w to... Ojej! Strasznie długo. Tam jest, nie? No gdzieś tam, Rojo, po prostu strzelaj. Na pewno trafisz.
Poszło. No i z głowy. Ło, tu jest ile małych. A tu będzie doskonała zabawa. Wow. Nie tam, tutaj na dół. Ładuj, dobrze. Dobra. Cisza. O, który mnie wciąga? Tam jeszcze został. Gdzie on jest? Tam. Ojej. Dobra, odpuścił mi. Ojej, nie za dobrze ze zdrowiem i pancerzem, ale na szczęście moje pty się wypuściły co nieco. Dobrze. To na łusek po prostu. Reloading jest mocny, dlatego najlepiej jest strzelać jednym, jak się przeładuje, odpalać drugiego, żeby cały czas płynnie strzelać bez reloadu. No ale co to za zabawa, jak można dwoma, nie? No to niespecjalnie go wzruszyło, widzę. Ale okej. Ciśniemy dalej. To była dobra seria. Jedziemy dalej. Wytrzymały dziad jest strasznie po prostu. Co ja gram, tato? Dobra. To nie koniec. O cholera, to niedobry timing. Nie, tu go nie dosięgnę. Aj! Dobra, leży. Dobra, pancerz. Jakie pioneczki zostały w ogóle. Jeb go to ciężarówką. Moi drodzy, mi się wydaje, że ten program po prostu brodzi się sam. Jest idealny pod kątem, gdy chcemy się wyluzować, całkowicie odmurzyć, rozkosznie pomucić, tysiące prostych do ubicia
robali na wiele różnych sposobów, biorąc pod uwagę piękny wachlarz narzędzi masowego mordu. Serdeczna tarcza, dzięki za uwagę, trzymajcie się, hejos!